Słuchajcie, nie wszyscy o tym słyszeli, ale ciekawostka jest następująca. Tym dronem, czyli Mini 3 Pro, możemy polatać w goglach albo Integra, albo DJI Gogle 2. I co ciekawe, nie musimy mieć motion controllera 2, czyli tego urządzenia, Pindolan, jak niektórzy mówią, albo jeszcze lepiej. Natomiast możemy też zrobić takiego haka, że najpierw łączymy się z tym kontrolerem DJI RC, a później włączamy gogle. Mamy komunikat, że to nie działa, ale działa to dość fajnie. Przed chwilą latałem. Da się to zrobić, trzeba mieć tylko oprogramowanie aktualne. Mamy już maj, ale nadal jest zimno. Parę stopni, dosłownie może 6-8 stopni, to wszystko i wieje dzisiaj. Ale mimo wszystko, to co zrobiłem rano, to zaktualizowałem tego oto bąka, to jest Mini 3 Pro. Mam nawet tutaj naklejkę z numerem operatora, także jest totalny czad. A wszystko sobie zaktualizowałem, bo mieliśmy warsztaty weekendowe. Oprogramowanie jest zrobione, połączyłem go już z motion controllerem i z goglami i spróbujemy polatać sobie dzisiaj właśnie na motion controller 2 i na goglach. To co mogę powiedzieć na wstępie, nie było wcale tak lekko się połączyć. Pierwsze co zrobiłem, to zaktualizowałem oprogramowanie i sprawdziłem, czy oprogramowanie jest aktualne we wszystkich urządzeniach i było. Później podpiąłem się poprzez kabelek do gogli, to są gogle 2. I tutaj podpiąłem się kablem poprzez USB-C w tym miejscu. Następnie wybrałem, połączyłem się z aplikacją DJI Fly i tam wybrałem sobie konfigurację. Z menu gogli, ze statusu, menu status, wybrałem właśnie przełącz na Mini 3 Pro. Wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że nie chciał mi się od razu łączyć. I dopiero był taki komentarz na dole ekranu, nie jest zdolny do połączenia się z goglami i wtedy spróbuj sparować teraz. I to mi się udało, więc w tej chwili mamy to sparowane. Zobaczymy sobie, jak to wszystko wygląda. Ja spróbuję nagrać obraz z gogli. Zobaczymy sobie, jak się lata na motion controllerze, jak się lata na goglach. Będziecie to dokładnie za chwilę widzieli. Mam nadzieję, że pogoda nam pozwoli. Jest wiatr, ale będę latał tutaj nisko za sobą. Tam są takie fajne drzewka niskie. One powinny nas trochę osłonić. Ważne, żebyśmy mieli te pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o mijacze. Zaczynamy za chwilę. Let's go. Regulacje robiłem, zarówno IPD, jak i całości, jeżeli chodzi o ostrość. Nie jestem zadowolony w ogóle z tego, ale obraz jest naprawdę brzydwa. No dobra, to teraz jedziemy z motion controllerem, będzie cyrk. Przede wszystkim nie uwierają te gogle w nos i to mi się bardzo nie podoba. Chciałbym je odchylić w ogóle do innego kąta. Nie mogę tego zrobić. Wsiemy drona. Dobra, mam kółko. Spróbuję go troszkę podnieść i polecimy sobie triggerem do przodu. Dobra, czujniki przestały działać. Teraz się skręcam. Wygląda to ok. Lecę w trybie normalnym. Czy dobrze się lata? W miarę. Czy mam jakieś zastrzeżenia? Co do gogli? Największe. Pole widzenia jest takie średnie, ale jakość obrazu jest brzydwa, absolutna. Mam tutaj też zasięg 50x50. Polecimy sobie troszkę dalej. Wygląda to dobrze. Bardzo mnie uciskają w nos i dla mnie te gogle są niewygodne. Szkoda, że V2 nie są kompatybilne, ale to jest polityka firmy DJI. Tu mamy linię, więc się troszeczkę skierujemy równolegle do linii. Ja postaram się wyżej lecieć. Nie widziałem jakichś fajnych, ciekawych lotów. Bardzo asekuracyjne widziałem do tej pory. Dobra. Jesteśmy już nad drogą. W takim razie polecimy sobie tak. Lata się bardzo dobrze. Pod kątem widoczności jest rewelacja. On ma tutaj jeszcze omijanie przeszkód. To wygląda dobrze. To teraz zmienię na tryb... gdzie mam tutaj? Tryb sportowy. Troszeczkę się skręcę, żebyśmy mieli w otwartym polu możliwość polatania, tak jak teraz. I lecimy w trybie sportowym. To, na co należy zwrócić uwagę, to prędkość. W tej chwili mam około 40 km na godzinę. 44 to był maks mniej więcej. Troszeczkę się obniżę. Bardzo fajnie się lata. Jak ktoś nigdy nie latał FPV, lata się pięknie tutaj, jeżeli chodzi o Mini 3 Pro. Fakt, że dzisiaj nam powiewa, ale... pięknie idzie i jest cały czas bardzo dobry zasięg. Mam 46 megabitów na sekundę.
I ta całość wygląda bardzo dobrze. Podoba mi się. No. Przylecę teraz do nas, sprawdzę sobie jedną rzecz, a mianowicie czy nagrywanie mamy w goglach, bo chciałem Wam pokazać DVR, czyli nagranie z gogli. Natomiast całość poza konfiguracją tutaj płynnie bardzo działa i fajnie. Chyba ten tryb nawet sportowy byłby lepszy niż tryb ten S czy N, prawda? Lepszy jest tryb sportowy od N. Przeszkadzają mi trochę gogle, uciskają mnie i za blisko są. Dla mnie byłyby idealne, jakby miały trochę gąbkę, taką gąbkę, która pozwala trochę oddalić je od oczu. Tak przynajmniej o pół centymetra. I też od nosa, prawda? Bo one bardzo ściśle przylegają do oczu, są bardzo blisko i też bardzo blisko nosa. Tak poza tym lata się naprawdę pięknie krajobrazowo. To jest lot w trybie S. Lecę na maksa 30-40 km na godzinę. Natomiast tutaj żadnych akrobacji takich większych to chyba nie zrobimy. Spróbuję się troszeczkę poskręcać. Ale nadal jest fajnie, nadal jest to super lot. Trzeba wziąć pod uwagę, że to nie jest wytrzymały dron. Ale teraz idzie bardzo ładnie. W zależności od podmuchów. No, staram się tak agresywniej lecieć. Przede wszystkim jakość obrazu w tych goglach to jest absolutna petarda. W sensie takim, że widać wszystko. Dużo lepsza optyka niż w Avacie czy w FPV. Lepsza też na pewno niż O3R Unit. Natomiast na pewno trzeba mieć świadomość też tego, że ten dron nie jest taki wytrzymały. No i gogle mają swoje wady. Jeżeli ktoś nie jest przyzwyczajony, to może się rozczarować tym, że one są takie ciasne. I takie małe, tak? Bo ja jestem przyzwyczajony do tych dużych gogli. Lata się ok. Słuchajcie, zrobimy chwilę przerwy i zaraz spróbuję tutaj upewnić się, że nagrywamy DVR, bo chciałem Wam pokazać też troszeczkę ustawień, dobra? W tej drugiej części DVR. Parę rzeczy chciałem Wam pokazać. Po pierwsze, to jest takie menu podręczne i tutaj jest tak, nagrywanie ekranu, to jest dokładnie to, w tej chwili ekran się nagrywa. Tutaj mamy zablokowanie tego ekranu, możliwość. Mamy wszystko sterowane przez touchpad, którego w tej chwili chyba zablokowałem. Tak, teraz go odblokowałem. Mamy tutaj... sterowanie wyświetlaniem. Świetnie. Mamy head tracking, mamy brightness. I mamy tutaj też dźwięk, poziom dźwięku. Natomiast w bocznym menu jest status i tu jest to połączenie, o którym mówiłem, że faktycznie tutaj wybieramy sobie drony, z którymi chcemy się połączyć. To jest jedna rzecz, prawda? Dwukrotne wciśnięcie to jest powrót. Mamy album transmission, czyli tutaj jest jakość transmisji i wybór kanałów. Ustawienia, safety, control, camera, display, about, to jest tak jak mamy dokładnie w Mavicu. To są te podstawowe ustawienia. Obstacle avoidance, bypass mamy w tej chwili. Compass calibration też jest. Advanced safety settings, bardzo dużo jest ustawień. Ciekawa sprawa, prawda? Tak to wygląda, wróćmy sobie. Control, tu można sterować motion controllerem. Jest samouczek też, gimbal mode, FPV mode jest w tej chwili, tryb gimbala, units, metryczne jednostki, invert, horizontal, swipe. Ustawienie kamery, nagrywa nam się w 4K w 60, nie wiem dlaczego Adam tak ma, ale ok. Tutaj jeszcze są w ustawieniach MP4, grid lines, ja bym chciał mieć linię. Są też ustawienia advanced camera settings. Czyli mamy kodek tutaj, mamy możliwość nagrywania z gogli, video subtitles i camera view recording też jest. Fajnie to wygląda, to menu, trzeba się do tego przyzwyczaić oczywiście. Tylko spojrzę sobie, ktoś tu przyjechał, tak? Autem. Dobrze. Chodź tutaj, Leoś. Dobrze. Wyłączymy sobie siatkę całkiem. Dobra. Center point mamy i to wystarczy. Advanced camera settings.
Dobra, to jest. Okej. Dobrze, to są mniej więcej te ustawienia, które tutaj chciałbym mieć. Dobra, i teraz spróbujemy polecieć sobie. W takim razie jesteśmy w trybie sportowym. Gimbal jest w trybie FPV, czy nam się skręca obraz. Chciałbym być odrobinkę w tym momencie wyżej. Dobra. No i działamy. Skręca nam się obraz. Teraz mam troszeczkę za... Motion controller ma trochę zakłóceń. Polecimy sobie tam pod las trochę wyżej. Ładnie to wygląda. Naprawdę jakość podglądu jest petarda. Teraz mam 16 megabitów na sekundę. Troszkę mniej niż bym chciał. Pokazuje, że podgląd w goglach jest niższy. Ale mimo wszystko fajnie się lata. Dla osób, które nigdy nie latały, to jest super sprawa. Możemy sobie minąć to auto. I to też powinno być ładne ujęcie, jak wchodzi nam w kadr, prawda? Jest. Zaraz się troszkę skręcimy. Natomiast zasięg, powiem wam, po 250 metrach jest co najmniej średni. Podlecę do lasu, jeszcze raz jeden nalot zrobimy. Może dlatego, że auto mnie trochę jednak wstrzymuje, więc się za chwilę przeniesiemy w drodze powrotnej i zobaczymy sobie, czy ten zasięg, bo ja tutaj jestem jednak zasłonięty samochodem, czy ten zasięg faktycznie nie jest taką przeszkodą. Teraz możemy za tym autem sobie polecieć kawałek. Tak, można ścigać elegancko, nawet miniaczem robić takie loty na loty FPV. Co prawda nie zrobimy tutaj puncha i dive, ale nie szkodzi. Wracam, bo już mam bardzo słaby zasięg w goglach. Przy okazji, jak odchyliłem sobie kierunek, to mi się gogle wyłączyły. Natomiast całość może sprawiać bardzo dużą frajdę, szczególnie dla osób, które nigdy nie latały. To jak najbardziej tak. Dla osób, które latają FPV, będzie to kłopotliwe, mam wrażenie. Bo jednak ten motion controller, on dla mnie jest taki dziwny. Spróbuję jeszcze zrobić parę manewrów, bo to jest nowy motion controller, słuchajcie. I on przede wszystkim ma tak. A tym joystickiem można poprzesuwać się w bok. Tak, spróbujmy polecieć. W drugi bok, tak? Góra. Podnosimy się teraz. Tego nie widać. I obniżamy. Tak. Czyli z tego poziomu można w pionie robić manewry góra-dół, ale można też boczne przeloty poćwiczyć. Nie czuję takiego komfortu i pewności w sterowaniu, ale to, co zauważyłem, to jest parę rzeczy. Już się podzielę wnioskami z wami. Po pierwsze, nie mogę się przyzwyczaić do tych gogli. To są DJI Goggles 2. One są za małe dla mnie. Soczewki są zbyt blisko. Rozstaw gałek ocznych jest mały. I też nie mogę idealnie ostrości dobrać. Poza tym mają czujnik zbliżeniowy i wyłączają mi się, jak tylko uchylę je na chwilę, żeby spojrzeć na przykład na drona, albo spojrzeć, czy nagrywa mi się kamera. Więc pod tym względem jest bardzo słabiutko. Sam ten faktor, gdyby pianka jeszcze pozwalała na to, żeby odsunąć je może centymetr od oczu i centymetr, tutaj pół centymetra na nosie, bo bardzo cisną i powodują, że mówi się mniej więcej tak, to byłoby może troszeczkę lepiej. Pewnie to jest kwestia przyzwyczajenia. Natomiast za tę cenę uważam, że tutaj nie ma szału. Ja używam tych gogli, to są V2, jestem z nich bardzo zadowolony. Zdecydowanie dla mnie są lepsze te gogle. Tutaj można nagrać natomiast telemetrię i to jest na pewno świetne. To mi się bardzo podoba. Jeżeli chodzi o sterowanie miniaczem, można się do tego przyzwyczaić i bardzo dobra jest jakość obrazu. Chwilami miałem naprawdę petardę zasięg, ale bywało też tak, że ten zasięg mi ginął tutaj. Wiadomo, że ten dron lata troszeczkę inaczej i na motion controllerze on nie lata tak dobrze jak na klasycznym kontrolerze, więc coś za coś. Natomiast ten artysta, no, jak dla mnie to jest średni sposób sterowania. Już się powoli uczę płynnego sterowania, no, nadal natomiast mam co do tego takie małe obawy czy zastrzeżenia, ale działam też i na kontrolerze DJI RC i na kontrolerze FPV RC V2.
na bieżąco i mniej więcej mam wyczucie. Co do motion controllera dwójki, moim zdaniem on nie jest wart tych pieniędzy, ale każdy ma swoje odniesienie. Natomiast bardzo ciekawe doświadczenie, muszę wam powiedzieć, i bardzo ciekawie się tym latało. Także trzeba sobie spróbować. Na warsztatach takie rzeczy robimy. Wczoraj skończyliśmy warsztaty majowe, pierwszą turę. Następne będą za tydzień. Fajna sprawa. No i myślę, że też warto przemyśleć taki udział. Dziękuję wam serdecznie. Dajcie znać, co myślicie o tym. Oczywiście cena jest wysoka, bo gogle plus ten kontroler w cenach katalogowych. Ja tego w ogóle nie kupuję w cenach katalogowych. Ale to jest prawie cena miniacza combo, tak? Czy miniacza plus. Wydaje mi się, że nawet combo. Więc to jest wysoka cena, około 4200 w cenach katalogowych. Mam wrażenie, że to jest dość dużo. Ja to, co bym zrobił, to zastanowił się, najpierw bym sobie sprawdził. Szkoda, że DJI nie robi takich eventów, nie organizuje, nie można sobie sprawdzić, bo nie każdemu pasują te gogle dwójki. Mnie tak średnio pasują, zdecydowanie wolę V2. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i osoby, które zaczynają przygodę z dronem, mam warsztat bezpłatny, jak zacząć przygodę z dronem. To pozwoli wam na to, żeby dobrze zainwestować pieniądze i też wykorzystać na maksa drona. Natomiast osoby, które korzystają z Mini 3 Pro, zachęcam bardzo serdecznie do kompleksowego warsztatu, który pokazuje krok po kroku te poszczególne etapy, od pudełka po prace kreatywne, jak tego drona wykorzystać, jak z nim pracować, jak najlepiej te wszystkie jego cechy skorzystać, jak funkcjonalność jego też można wyzwolić, prawda, żeby mieć jak najlepsze rezultaty i zadowolenie z tego modelu. Bo skoro wydaliśmy tyle pieniędzy, no to warto też mieć świadomość, do czego jest zdolny. Dzięki wam za uwagę, wszystkiego dobrego życzę i widzimy się w kolejnym epizodzie już wkrótce. Cześć!